Tak więc witam. Dzisiaj film poświęcimy oto tym dwóm maszynom, czyli rozrzutnikowi i bronom. Pierwsze idziemy do rozrzutnika. Jak widać, został ładnie odnowiony. Troszkę może opowiem o tym rozrzutniku, bo nie było żadnego filmu z opowiadania. To tak, jest to nasz nowy nabytek. No i niedawno został wymalowany. Wymyty, wymalowany. Tak więc co, przejdę do opowiadania, bo jakoś większego opowiadania nie było. Światła wszystkie są, jak i również hamulce. Ręczny też jest. Tutaj od napinania taśmy wszystko działa. Opony, jedna jest rocznia, druga 3-letnia. Dętki nowe, tak mówił poprzedni właściciel. No i chyba to by się sprawdzało, no bo kilka rozrzutników przywieźliśmy, trasa też nie mała, nie było żadnych awarii, oprócz tego, że taśma nam się skrzyżowała, bo nie była napięta tak bardzo, no bo poprzedni właściciel, no to już starszy pan, woził sobie tylko zboże, to tam nie zwracał jakoś uwagi, no ale maszyna naprawdę godna uwagi, jak widać. Światła są, założyłem nowe klosze, tamte były powybijane. Postanowiłem, że założę nowe klosze. Jeszcze odblask tu jeden mu się urwał. No i tu był trójkąt. Też go urwałem przed malowaniem, ale założę nowy. Adapter jest, już też wymalowany. Tylko założyć. No i jeszcze felgi bym chciał wymalować. Jeszcze nie wiem jaki kolor, ale jak widać, rozrzutnik godny uwagi. Poprzedni właściciel, no tutaj myśleliśmy przy zakupie, że to tylko takie zachwalanie, no to jednak się spisało. Jeszcze tutaj światła wymalowałem, to bo to będzie nowe, tak więc też wymalowałem. Siatka, no to na żółto poszła. No i tak to wygląda. Jak mówię, maszyna godna uwagi. Lampy, hamulce, opony prawie że nowe. No, myślę, że można powiedzieć, że spisał się dobrze. W środku tak to wygląda. Podłogę, no to tylko tak raz malowałem. Jakoś szczególnie uwagi nie przykładałem do malowania podłogi i burt w środku. Nawet jak widać, burty są tylko podkładem wymalowane. No to i tak się zetrze. A głównie no to chodziło mi, żeby był ładny tył powierzchu. No i tak się stało. No i jeszcze kółko do wymalowania i rama pod spodem. Ale to już na inne dni robota. Tak więc to tu dużo mówić, no. Tak się prezentuje rozrzutnik, jak już mówiłem, godny uwagi. I przejdźmy sobie teraz do bron. Zostało mi trochę farby zielonej. Troszkę dokupiłem. Czarną miałem, więc postanowiłem, że wymaluję brony. No już się trochę poobijały, ale wyglądają no lepiej jak przed malowaniem. Tutaj dużo nie ma co mówić. Szybkie czyszczenie, szybkie podkładowanie, no i szybkie malowanie. Tak więc tak to wygląda. Trochę będą ładniej wyglądały. Szkoda, że tylko trochę. No ale nie no, trochę je odświeżyło. A jeszcze co miałem powiedzieć na rozrzutnik. Zamówione są naklejki. Rozrzutnik to jest War Farm N220 chyba 6. Jakoś tak. Zamówiłem sobie już naklejki. Nie wiem jaki to dokładnie model, ale naklejki niby dobre. A na brony to nie wiem czy są jakieś naklejki, ale raczej nie będę dawał. Trochę już się poobijały. No. No i co? Taki szybki vlog z podsumowania tych dwóch maszyn. O rozrzutniku, no jak mówię, nie było, no to chciałem powiedzieć,
takie krótkie opisanie. Jeszcze w zimie przy adapterze trzeba będzie wymienić tam łożyska. No i maszyna będzie pracować. Może zostanie, może nie. Tego jeszcze nie wiem, ale chyba zostanie. Tak więc co? W tym filmie to już na tyle. Ja mówię wam na razie i widzimy się w następnym.